kupiła, jakbyś wygrała szóstkę Totka? Wiesz co? Dom. Taki duży, piętrowy. Grubiśmy mieszkanie, a dorobiliśmy jej sklep. I co jeszcze? Bardzo fajną furę. No i chyba tyle. Chyba, żeby zostało, to jeszcze bym coś kupiła. To szóstka w Totka to jest, wiesz, duża wygrana, także na dom, na furę na pewno wystarczyło. Hanulka, jakbyś wygrała kupę kasy w lotka, co byś sobie kupiła? Byś miała dużo małego pieniążków. Pieska puchatego. Pieska puchatego? Malutkiego. Masz pieska. I bym go zwała Pysio-Lysio. A ja w sumie nigdy nie zastanawiałem się, co bym sobie kupił, jakbym wygrał szóstkę w Totka. A wy co byście sobie kupili? Dla nas początek tygodnia nie otwiera się zbyt pomyślnie. W związku z pewnymi sytuacjami w mojej pracy musiałam podjąć decyzję, że jest to mój ostatni dzień dzisiaj. Myślę, że jest to bardzo dobra decyzja. Będę teraz na takim długim, niedługim urlopie, bo będę na pewno poszukiwała pracy. Będę miała teraz czas na przemyślenia, ale to, że przez ten czas nie będę miała pracy, nie będzie kolidowało to z naszymi planami. Mam nadzieję, że tak będzie. To, co zaplanowaliśmy, na pewno zrobimy. Ewentualnie może się przedłużyć w czasie. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Takim klasycznym przykładem może też być moja sytuacja. Pracowałem w jednej z korporacji, gdzie sprzedawałem żywność. W międzyczasie sobie dorabiałem jedną marką wykrywaczy metali, z którą jestem związany do dzisiaj, z firmą Golden Mask. Któregoś pięknego dnia mój kierownik przyjechał w teren, oczywiście poprzedzając to telefonem, gdzie jestem. No i podsunął mi wypowiedzenie z pracy. W ogóle zero jakiejś dyskusji i tak dalej. Podpisuj i spadaj, gościu. No i cała ta sytuacja jakby spowodowała to, że mocno się zirytowałem i na całą tą sytuację. No i postanowiłem, że otworzę swoją działalność. No i zobaczcie, dzisiaj prowadzę swój własny sklep. Jestem szczęśliwą osobą, że nie muszę pracować w jakiejś tam korporacji. No i o 21:00 tłumaczyć się, dlaczego sprzedałem 3 zupki, a nie 5, które mi tam gdzieś narzucono w całym tym systemie takiej sprzedażowym. Nie? Także myślę, że akurat ta sytuacja Ewelinki, że no, podjęła taką decyzję, a nie inną, jest słuszna. Ja oczywiście będę ją cały czas wspierał. No i znajdziemy dla niej jakąś tam inną pracę. A jak nie, to wspólnie będziemy prowadzić sprzedaż wykrywaczy metali. Nic się nie stanie. Na kawałek chleba zawsze nam starczy. Parę słów do mikrofonu. Parę słów do mikrofonu? No oczywiście jedziemy na poszukiwania. Mikrofon nie słyszy, a kamera nie widzi. Jedziemy w miejsce złomowe, tam gdzie często wychodzi różny złom. Szybciej dostukamy jakąś tam kwotę do łódki, którą chcemy zakupić. Nawet Hania zadeklarowała się, że odda swój słoiczek z monetami. Zobaczymy, jak to będzie wieczorem. Będziemy negocjować z nią. Ciekawe, czy będzie chętna oddać wszystko. No zobaczymy. Na pewno będzie wesoło. A czy dużo kasy w słoiku, to jeszcze nie wiemy. Akcja złom rozpoczęta. I zobacz. No tutaj tego będzie sporo, uwierz mi. A co to jest? Wiesz co, jakieś haki, tregle od starych zabudowań. Jesteśmy w miejscu, gdzie była stara kuźnia, także tutaj tego nam nie zabraknie. Jestem już dumna z siebie. Ja z siebie też. Co tam, kochanie? Zobacz, idzie bardzo dobrze. Takie te małe, a bardzo ciężkie kawałki. Jest tego tutaj sporo w jednym dołeczku. Ale to jest naprawdę masa. Jak się trafi tak punktowo tego złomu, to po prostu idzie w masę. Idzie to w kilogramy. Także jest to motywujące, bo kilogramy przybywają. Ja tam się cieszę z każdego sygnału i wszystko kopię. Kochanie, ale muszę ci coś powiedzieć. No? Bardzo erotycznie w tych gumaczkach wyglądasz. Weź, musisz mi kupić gumaki. No ale to co? Gumak jak gumak, do lasu pasuje. Aby tylko nie było zaskrąców. Tu nie ma zaskrąców. Coś się... Bo co tam tachasz? Nie mam pojęcia, bo wiesz co, tu korzeń przerósł przez
przez to. No przerób, przerób, bo to jest nie trochę, wiem, to już leży, nie? Może podkowa jakaś. A jakieś objemka. Namorduje się trochę przy tym. Oj, nie wiem, czy ja to wyciągnę. Już mi jest gorąco. Ale wiesz co, zobacz, faktycznie korzeń przerósł dookoła, bo zobacz, kręci się. No, trzeba będzie tą objemkę jakoś łopatą przełamać, nie? Czekaj. Plaga komarów to jest niesamowita. Nawet te psikadła nie pomagają. Tak jakby bardziej przyciągały. To trzeba się szybciej ruszać, wtedy komary nie ugryzą. Ewelina dzielnie walczy, macha łopatą, spocona, pocięta przez komary, ale oczywiście radosna. Naprawdę. Pakuj, kochanie, nasz dobytek. Pakuję, pakuję. Zmienimy miejscówkę, jak się komary gryzą, podjedziemy bliżej pomostu. Tutaj jest jakieś 20-30 kg z tamtym większym elementem, co zaniosłem do samochodu. Także jak na pół godziny, to i tak dobrze. Będziemy tu wracać, bo tu jest naprawdę fajne miejsce. Jest tego złomu kupa, to ja już ci wcześniej mówiłem. Zresztą wiesz, bo też tu jeżdżę. Zobacz. Druty, pręty, taki nic. No ale wszystko to jest złom, nie? To się wszystko przyda. Już to wszystko wykopaliśmy. A cel jest szczytny. Nie pogardzimy nawet kabelkiem. No, także tego wszystkiego jest sporo, nie? Sygnał jak dzwon, a tu poprzeczka po kuflowym. Ty nie dokop się tylko do tego, do tej wody. Basku, co? Zobacz. Nie piton. Ty co? To kurde masz farta. Ja sobie tu bekę skręcę z siebie. A wiesz co to jest? Nie. Wej, poczekaj, 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 poczekaj. Poczekaj, poczekaj, żeby nie zniszczyć. Ja... No, patrz, ze szpilą. Ty to masz farta. Zobaczcie, co tutaj nasza ukochana Ewelinka znalazła. Pierwsze Weź, jej... Bo jestem w szoku. Odznaczenie. To jest odznaka za... Niemiecka odznaka. Pokaż, pokaż. Aż mi się ręce trzęsą. Odwrotnie, odwrotnie do kamery. O, ty farciaro. To nie jedno to marzenie nie jednego detektorysty, żeby nie, znaleźć odznaczenie. A nie chciałam się chodzić po tych krzaczorach, mówię tutaj. Wiesz, a w ogóle śmieszna sytuacja jest, tutaj pokażę na kamerze. My tutaj chodziliśmy wielokrotnie, ponieważ to była też jakaś potyczka strzelanina. Chodziliśmy tutaj po bokach, natomiast nikt nie trafił w te miejsce, gdzie ty. Znaczy nie trafił, nikt nawet nie pomyślał, że przy tym pomoście może być takie cudo, nie? No także, będę sobie tu chodziła przy brzegu. Także gratuluję. Niemiecka odznaka. Tak to ma być? Mhm. No, nieźle. Gratuluję. Dziękuję. Jak głupia się cieszę. No i dobrze, bo masz z czego, no wiesz. Takie odznaczenia niemieckie, bo niemieckie, to są wiesz, jakby takim mocnym elementem kolekcjonerskim i poszukiwane przez detektorystów. Nie każdy może znaleźć. No, zupełny fart, bo przynieśliśmy się z tej starej kuźni na most, bo gryzły nas komary. Ciągnęło cię tutaj, widzisz, i wyciągnęło, nie? Żeby się gorąco zrobił, jak to zobaczyłam. No to dzisiaj jest twój dzień. Nie. Jest twój dzień. A gdzie ten złom? Gdzie nasz złom? No trochę mamy, nie gadaj. A już możemy do domu jechać. No gdzie do domu? Komary gryzą. Znalazłaś się, znaczy poczekaj, może być i kolejne. Ty wiesz, ty urobiłaś swój dzień, mówiąc po naszym slangiem detektorystycznym. To daj innym się jeszcze też urobić, w sensie znaleźć coś ciekawego, nie? Patrz, nawet wszystko funkcjonuje. No i wiesz, bo ogólnie gubiono poprzez to, że
ta szpila, wiesz, pękała. Natomiast mówię, to była jakaś awantura i przy tym pomoście widać ostrzeliwali. Gdzieś tam musiał się coś szamotać i zgubił. No jest złamane, to ząb czasu jest uszczypnięty, nie? Chciałem sobie zrobić żart z Ewelinki, natomiast ona zrobiła sobie żart ze mnie. Wyciągnęła ciekawy fan z ziemi. Powiedz, jak się czujesz, znajdując swoje pierwsze odznaczenie niemieckie? To jest coś ważnego w historii poszukiwacza. Wiesz, już ma zaliczoną odznakę niemiecką. To jest takie uczucie żądne dalej. Krótko i na temat. Coś ty mam, ale... Niestety tym razem nie jest to odznaka, tylko kapselek. Ale się nie zrażamy. Idziemy dalej szukać naszego złomu. Złomu. Ten złom miał być celem przewodnim, natomiast twoja odznaka jakby przełamała wszystko i huk. Może jakieś niemieckie? Nie, też to Holmes, polski. No uśmiechnij się, ma swój dzień. Uśmiecham się, no poczekaj. Trochę ci zazdroszczę. Ja może nie mam odznaki, ale mam kluczyk. Od, zaraz zobaczymy czego, mieszkania albo jakiegoś samochodu. Bardziej chyba od samochodu. Zobacz. Ta-dam! Twoje znalezisko cenniejsze. No. Nie odpuszczę. Może coś i ja znajdę. Już się na znajdowałeś. Dziś nie. Tak jak sobie chodziliśmy, to wiesz, że wpadł mi pomysł, żeby dzisiejszy odcinek nazwać złomowe love story. Spodziewałabyś się kiedyś, że będziesz taką szczęśliwą kobietą i będziesz zbierała złom? Błasko, jestem szczęśliwa, bo ja mam ciebie. A to, że możemy sobie chodzić razem z wykrywaczami, to jest dodatek. Taką oto pyszną kolację dzisiaj przygotowałam, kochanie. Jak weź. Wrażenia? Dual ten. Jak to się nazywa w McDonaldzie? Jak? Wieśmiak? Dual Wieśmiak. Tylko nie nagrywaj, bo wyjdę na obrzeż żartuka. Hania! Chodź zobacz, co dobrego mamy na kolacyjkę. Zobacz. Śmiech na sali. Mega żarcie. Nie ma możliwości, żeby się oprzeć temu, pomimo że człowiek sportuje, jest na diecie. Pokaż wszystkie warstwy. Smacznego wam też życzę. Z udanej kolacji. Smacznego. Smacznego. Hania dorwała. Wyłóż to, bo ten. Awaria, co zrobiłaś? Okno prawie wybite. Trzymała uszkodzona. Nie kop! Nasze wspólne śniadanko przed wyjściem do pracy przyrządziła Ewelinka. No ty tyle minkujesz, nie? Ewelinka już ma na razie wakacje. Urlop mamy, nie? Urlop mamy. Natomiast ja muszę swoje obowiązki wykonać. Może otwórz. Ale jajka też miałem do ciebie, okej? Smacznego, dziękuję za kawkę. Smacznego, kochanie. Smacznego, kochanie. Ale to też ma być zjedzone. Dzisiaj na bogato widzę śniadanie. Salami, ser twarogowy, ser zwykły. No i oczywiście jajeczka z moim ulubionym sosem tatarskim i pomidorki. Jakie plany na popołudnie?
Co robimy? Chciałam jechać do Iławy. Do Iławy? No pojadę z tobą. Chciałam mamie ten prezent zrobić. A jagody, poszukiwania, wędrowania? O właśnie. O jagodach rozmawialiśmy. No, może jutro pojedziemy. No to wybierzemy się jutro, pierogi się zrobi. No tak mam chęć. Niech, a nie zjemy pierożki z jagodami? Co? Zjesz pierogi z jagodami? Kanapka mocno dietetyczna i energetyczna z salami wędlina, sałata i pomidorek, a na to kawałek ogórka. No całe kroje ze skorupką, ja to lubię. Ja też wolę ze skórką. Smacznego. Kochani, a ty co dobrego jesz na śniadanko? Bułeczkę. A z czym tą bułeczkę masz? Szakata mata. Co? Z jabłcikiem. Z jabłcikiem? Chyba nie. A jaka fajna bułeczka. Znaczy, co ty masz? Bułeczkę, Dzisiejsze kręcenie rowerem było dłuższe. Przejechałem około 30 km, a czas spędzony na rowerze to godzina 52. Tych kalorii tutaj coś mi za dużo pokazuje spalonych. 2400 to jest tak troszkę niemożliwe, ponieważ tak średnio plus minus godzina kręcenia na rowerze to jest spalonych 500-600 kalorii. Coś mnie tutaj ten zegarek przekłamuje. Natomiast najbardziej zadowalające jest to, że forma rośnie, a waga idzie w dół. Ewelinki odznaczenie trafi w odpowiednie miejsce do naszej gablotki, gdzie zbieramy wszystkie nasze ciekawostki. Będzie eksponowana wśród innych naszych malutkich pamiąteczek, które cieszą oko nasze i naszych klientów. Kolejna radosna twórczość Hani, osoby z wykrywaczami i gołąbki, zostały zatwierdzone z tyłu szafy w sklepie. Cała ta szafa będzie w rysunkach dzieci. Jeżeli ktoś z Państwa by chciał, żeby rysunek jego dziecka zawisł u nas w sklepie, tutaj obok rysuneczków Hani, wyślijcie je do nas na adres sklepowy, a my zrobimy resztę. Zawiesimy je w odpowiednim miejscu. Paczki już mam spakowane. Dwa wykrywacze Garrett Apex jadą do klientów w Krakowie i w Łodzi. No i tutaj mam magnes neodymowy na paczkomat i jedno sitko. To są rzeczy, które najbardziej teraz schodzą. Sito, plaża i wykrywacze, które są przystosowane do pracy w wodzie. A tutaj zobaczcie, co mam. Pączek i dwa wafelki. Rano odwiedziła mnie mama, która jak zwykle oprócz Ewelinki też dba o mnie. Po południu wybieramy się na jagody, a ja ze sobą wezmę przy okazji najnowszy wykrywacz metali Nocta Macro The Legend, żeby go przetestować, jak pracuje w lesie. Wykrywacz bardzo czuły, głęboki i pracuje w technologii multi. Ogólnie też polecany dla osób, które lubią siedzieć w wodzie, ponieważ jest wodoodporny. A do sklepu weszła Ewelinka, która czeka, aż pojedziemy na jagody. Już się zbieram. Gumaki musisz mi wziąć. A jak wygląda sprawa zbiórki złomu na naszą łódeczkę? No spojrzałem na przykładową stronę i tu jest tak, ceny złomu na dzisiaj to jest 80 groszy za kilogram, za gruby, za cienką blachę 60 groszy, natomiast puszki aluminiowe, których też trochę mamy, to jest 6 zł za kilogram. Zrobiłem podsumowanie trzech wypadów. Naszym celem jest uzbieranie około 2000 zł na łódeczkę, która będzie służyła do wędkowania i dorzucania magnesem. Z budżetu domowego przeznaczyliśmy 1000 zł. Natomiast trzy wypady i ten złom, który już wcześniej mieliśmy, to mamy około 70 kg. I teraz tak, pomnożyłem to przez średnią, czyli
70 groszy. Wyszło nam 49 zł. No i około 2 kg puszek aluminiowych też podczas kopania zebraliśmy. To jest 12 zł. To jest oczywiście orientacyjnie plus minus, czyli mamy 61 zł. Czyli brakuje nam jeszcze ponad 900 zł. Idzie to mozolnie, natomiast pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Ceny spadającego złomu, no i ograniczony czas wyjazdów. Natomiast pocieszający może być fakt, że umówiłem się na wizytę, żeby obejrzeć łódeczkę i ta łódeczka ma kosztować około 1700 zł. Także złomu może nie zebraliśmy zbyt wiele na tym etapie, ale za to udało się znaleźć coś poniżej kwoty, którą planowaliśmy wydać. To już koniec dzisiejszego odcinka. Krzysiu zajmuje się wyszukiwaniem ofert łódki. Biorę Hanię na rower. Potem biorę się za robienie pierożków z jagodami. Zapraszam Was na kolejny odcinek w niedzielę, gdzie pokażemy Wam nasz wyjazd na jagody. Pokażemy także inne scenki z naszego życia codziennego. Dziękujemy za oglądanie, zapraszamy na kolejny odcinek. A teraz się żegnamy. Żegna Was Krzysiu. I Hania, która jest ciągle zajęta oglądaniem TikToków. Hania, pomachaj widzom. Pomachaj widzom. Do zobaczenia. Pomachaj. Głośno. Macham. Powiedz tak, do zobaczenia. Do zobaczenia. Baba.